Witam, witam w kolejnym odcinku z serii Let's Play na Kłopoty Pantera. Tak jak pamiętacie, w ostatnim odcinku wam pokazałem wprowadzenie do tej gry. Mieliśmy pokazanie i trochę lotniska, trochę takich opcji, mieliśmy trochę debilny teleporter, ale tak dalej, tak dalej. Dobrze, my przejdźmy od razu, porozmawiajmy z tymi bachorami, zobaczmy co mają powiedzenia. Cześć, jestem Chion i pochodzę z Egiptu. Moje imię oznacza Córka Nilu. Lubię szybkość. Mój tata jest ambasadorem. Umiem pisać hieroglifami. Naprawdę? A ja jestem Pantera. Różowa Pantera. Co znaczy twoje imię? Coś między czerwonym a fioletowym. Lol. Dziękuję, głupoty. Dobra, zaraz do was wracam, bo muszę zrobić jedną sprawę. Zaraz wracam. Dobra, jestem. Musiałem zresetować moviemakera, żeby po prostu sobie dalej robił, żeby po prostu mieć płynną grę. No, rozmawiamy sobie teraz z tym dzieciakiem. Niech zgadnę. Zimna woda. Hej, jak masz na imię? To Yung Li. Bardzo zdolny uczeń z Pekinu. Oczywiście nie mniej ani bardziej uzdolniony od innych uzdolnionych uczniów. Przepraszam. Okej, okay, no to wiemy na temat tego z Pekinu. To rozmawiamy z tą chyba Indyjką. Mam na imię Indrani i jestem niezależną kobietą z Indii. Kobiety powinny mieć takie same prawa jak mężczyźni. Będę walczyć o to, żeby moje córki nie były dyskryminowane. Jestem hinduską i uwielbiam hinduską mitologię. Moje imię Indrani oznacza Bogini Nieba. Okej. Okay. No dowiedzieliśmy się troszeczkę na temat indyjskiej kultury. Na temat tej. Rozmawiamy z tym facetem. Wiesz, gdzie jest Bhutan? To mój kraj. Jestem buddystą i spędzam czas jak mnich w klasztorze. Koresponduję z kolegami z całego świata, a teraz będę miał ich jeszcze więcej. Ładny strzał. Trzeba mieć trochę precyzji na tym. Okej, okay, dlatego co nie wiedzą, to po prostu to jest kraj chyba w Azji, jeżeli się zmieniam, bo buddyzm jest w tamtej stronie. I po prostu tam w tym klasztorze jest, jak pamiętam, było bardzo dobrze wyszkolowanie nauczników. Ale to już jest inna historia, bo to jest mit tak prawdziwie. Dobra, porozmawiajmy z tym, chyba jest z Australii, mi się tak wydaje, po kolorze. Mam na imię Kumoken. Jestem rodowitym Australijczykiem i chociaż mam dopiero 10 lat, jestem już doktorem medycyny ziołowej. Ja wiem wszystko o przyrodzie. Moim totemem jest krokodyl. Lol, ja też chciałbym mieć już być doktorem, ale dobra. Poznajmy z tym. O, zawracam. O nie, jednak tylko znowu blue screen na Windowsie 98, ale to często się zdarza, jak znacie. Dajemy sobie z tym. Sorry, to chyba jest Anglik, tak oglądając go. Poznałeś już wszystkie dzieciaki? Małego Nigela też? Jest trochę skryty, więc musisz znaleźć jakiś sposób, żeby go ośmielić. A to znaczy, że nie lubi z nami rozmawiać, to dobrze. No to skoro myśmy już porozmawiali z tymi bachorami, ja od razu... A, nie mamy funkcji. Okej, okay, sobie weźmiemy ten kod 911 i sobie go włożymy do tej skrytki, gdzie nie wpiszemy po prostu kod. I sobie wejdziemy do środka. O! Coś tu będzie nie tak z tym. Trzeba będzie być przygotowany. O! Tutaj jak widzicie, jesteśmy w tym. Tutaj mamy jakąś linę, ale nie możemy jej brać. Tutaj ten. Tutaj mamy jakiś tom. Tutaj chyba będziemy mogli chować rzeczy, ale na razie to nie obchodzi. Mamy tutaj wędkę. Ciekawe jak on zawsze wchował. Znajdę czas, aby coś złowić. Ja znam się, jak on chowa takie rzeczy? Ale dobra, tu mamy jakiś palnik. Zardzewiały złom nie zadziała, uwierz mi. Tu mam kamizelki. Kamizelki ratunkowe. Okej, okay, nic, tutaj mam jakieś puszki. Jak już wszystkiego zabraknie, będzie przynajmniej brud kukurydzy w puszkach. Okej, okay, no to wiemy, że to jest kukurydza w puszka. Dobrze, my wychodzimy na górę. No co, mamy dać mu tą
Wędkę, że po prostu nam pomógł. No, Anglicy w teorii się mówią, że są bardzo zdolnymi, nie tylko jako, że piją herbatę, jako o piątej, to jest, ja nie wiem dokładnie, bo nigdy nie byłem w Anglii, ale w teorii się mówi, że też są bardzo dobrymi wędkarzami. No to dobrze, ja spróbuję sam na razie złowić, zobaczymy, może coś trafię sam. I spróbujemy potem dać mu, może jemu trzeba dać tą wędkę. No. Cześć. Jak ci na imię? Mam na imię Nigel i mieszkam w Anglii. Jestem pacyfistą. P-A-C-Y-F-I-C-T-O. Jestem bardzo grzeczny i traktuję wszystkich z sympatią oraz S-A-C-U-N-K-I-E-M. Pierwszy raz jestem na koloniach, więc trochę się boję. Lubisz łowić ryby? A czy to je zabija? Niekoniecznie. Będziemy je wrzucać z powrotem do wody. Ale to boli, kiedy połykają haczyk. Jeśli boli, to troszeczkę. To tylko maciupkie, leciutkie, tyciutkie ukłucie. Maciupkie, tyciutkie? Przepraszam. Chciałbyś, żeby tobie dziurawili podniebienie, różowy pajacu? Lol. Już nigdy nie pójdę na ryby. Masz szansę się poprawić, brutalu. Oddaj mi kij śmierci, a ja dopilnuję, żeby już żadnej isyty oci nie wyrządził krzywdy. Kij śmierci? Wędkę. Nie przesadzasz czasem? Lol. Takie pyciutkie, no to znaczy, że po prostu nigdy ryby nie umierają z godnością. No dobrze, pracujemy z tymi. Ale w moim kraju wygląda to zupełnie inaczej. Chciałbym kiedyś odwiedzić twój kraj. Zapraszam, oczywiście zatrzymasz się u mnie. Gdzie on idzie? O, znowu te psy. Narysowali księżyc, to chyba noc, jeżeli myślę. Ciekawe, koń to robi, żeby funkcja była. Jak szybko się ciemniło, lol. Ale ten dzionek zleciał. Czas do łóżek, moi genialni koloniści. Spać, spać. Nie zapominajcie o jutrzejszym porannym odczycie na temat kultury różnych krajów. Dobrej nocy. Dobranoc, Kumoken. Do jutra, Nigel. Śpi dobrze, Amando. Przestań chichotać, Yangli. Kolorowych snów, Pantero. Różowa Pantero. Dobranoc, mein Kinder. Dobranoc wszystkim. Dobranoc. Trochę parodia. Jak oni... O, ten spada oczy. Ktoś otworzył szyf. Zatem pies znowu. No, masz co się pytać. Nie zauważyłeś się coś dziwnego? Jak on, kurde, narysował tylko zwykłym długopisem i po prostu zdała się nos? To jest trochę nieracjonalne, przecież trzeba zrobić masę konfiguracji, żeby coś takiego zrobić. Ale dobra, my wchodzimy, zobaczymy, co się stało. A ten się włamał nam do magazynu. I zobaczmy, co się dzieje. Ręka robota? Co to jest? Wczoraj tego tu nie było. Trochę że zobaczę jeszcze w tą. Nie, nic nie ma. Okej, no to my wchodzimy do góry. Co to była za ręka robota? What the fuck? Żadne za słowo? Uciekło mi. Zaraz Kuziowy! Szybko, chodź tu! Coś się stało z Nigelem. Coś się stało. Okej, szybko wracamy do niego. Chciałbym zobaczyć coś ze swą główkę. Pozmawiam z nim. Jest bardzo zdenerwowany. Nerwion, wkurzony, zdenerwowany. Co się stało, Nigel? Nigel, co się stało? Cisza! Nie cierpię kolonii, nie cierpię domków, nie cierpię jezior. Nienawidzę was. Nienawidzę obozu, czyli łała. Co za dziura. Zupełnie cię nie poznaję. Za
Bardzo dobrze. Następne słowo dla pana. Hiperbola. 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 Zostawcie mnie. Nienawidzę wszystkie roi wszystkich. Coś tu naprawdę nie gra. Najpierw ta ręka roboty i nagle Nigel zwariował, że aż bije? Fajne. No, zobaczmy z tą rybą, czyli tu. A nie, z niej funkcja. Porozmawiać znowu funkcja. Coś tu nie gra. Co mu się mogło stać? W literowaniu trochę się opuścił. Ale... Ja chcę do domu! Do domu! Chcę do... Domu? Właśnie. To nie jest dobrze. Coś tu nie gra. Widzieliście, że nawet jak on powiedział hiperbola się popełni. H-I-P-R i rozłączył bola. Więc coś tu nie gra, naprawdę. Chcę do domu! Do domu! Chcę do... Domu? Właśnie. Nie cierpię kolonii. Chcę do domu. Zadzwoń do moich starych. Lol. Ktoś ma coś do powiedzenia? Musimy coś zrobić. Inaczej biurokraci nas załatwią. On chce do domu. Skoro Mahomet nie chce przyjść do góry... Zostawmy Mahometa. Najpierw zajmijmy się Nigelem. Pojadę do Anglii i przywiozę mu z domu jego ulubione zabawki. Będzie zadowolony jak ten małż w akwarium. Małż? Nienawidzę akwarium, chcę do domu. Lol. Wstąp do mnie przed wyjazdem. Mam coś dla ciebie. Okej, tak jak zobaczyliście, coś naprawdę się stało, coś dziwnego, ale mamy teraz po prostu zadanie wylecieć do Anglii. Zobacz jeszcze ten obraz. Ciekawe, do czego to służy? Okej, my sobie wracamy. Naprawdę coś go walnęło w łeb. Nie był aż taki aktywny, jako w tym. Może nawet za dużo Red Bulla. Okej, zobaczmy. Różowy, skonstruowałem dla ciebie wspaniały przyrząd podróżny. Przyrząd podróżny? Niezwykły przyrząd. Twój osobisty cap. Cap jest mały i różowy. Cap? Cap, czyli cyfrowy asystent Pantery. Lol. Że jak? Będziemy się kontaktować za jego pomocą. Oprócz tego będzie cię informować o miejscach, które odwiedzisz. Ta prawdziwa skarbnica wiedzy. Ile byś zapłacił za takie cudo? 2 euro. Nigdy nie miałem cyfrowego asystenta. O ile ta frajda? 2 stówy? 3? Dziś jest za darmo. Darmo, czaisz? Od capa dowiesz się tego, czego inaczej nigdy byś się nie dowiedział. Cap powie ci wszystko o każdym kraju, który odwiedzisz. Obsługuje się go za pomocą panelu sterowania na dole. Posługiwanie się capem jest bardzo proste. Aby wybrać kraj, o którym chciałbyś się czegoś dowiedzieć, wystarczy nacisnąć strzałkę. Potem strzałkami wybierasz temat, który cię interesuje. Kiedy wciśniesz przycisk wybierz, nie zdążysz nawet pomyśleć, o, wcisnąłem. A przed twoimi oczami pojawi się kolorowa strona. Klikając na jednej z ikonek, wywołujesz strony informacyjne. Z tych stron możesz się bardzo wiele nauczyć. Dowiedzieć się ciekawostek, o których nie miałeś nawet pojęcia. Klikając prawym klawiszem myszy na dowolnym obiekcie, usłyszysz o nim krótką informację. Kiedy zobaczysz migającą ikonę capa w lewym dolnym rogu ekranu i klikniesz na nie, przeniesiesz się bezpośrednio na strony informacyjne i uzyskasz dokładną informację o danym obiekcie. Mam nadzieję, że to wszystko pomieści ci się w głowie. Mówię ci, to największy wynalazek od czasów krojonego chleba. Bez kitu. Tutaj chyba musimy zrobić małą korekcję, bo dlatego, że oni może na pewno dużo informacji znaleźć na XXX. Wszystko czego szukamy i dowiedzieć się tyle rzeczy, że można zrobić głowę. To znaczy, że nawet pozycję? Ale dobra, bez gadania takich głupot. Tak jak widzieliście, mieliśmy 6 bander, czy nie, 4, 6 mieliśmy. To po prostu znaczy, że będziemy musieli odwiedzić 6 krajów, jako w tym. Kurde, za taki ten dzisiaj za darmo, a normalnie 200-300 dolców. Ale przeskoczmy ten... Te takie sprawy, tak jak widzieliście, to jest praktycznie ta sama funkcja, co mieliśmy dzisiaj. Tutaj mamy cap, to po prostu nam powie na temat informacji, które my potrzebujemy, ale ja będę naciskał. Polej po prostu zwierzyć po prostu na żywo. Tak pamiętajcie, mieliśmy tą samą funkcję w pierwszej części, tylko mieliśmy jako z księgi akwizytora. Okej, my tutaj porozmawiamy jeszcze z nim, zobaczymy co powie. Chyba nie wybierzesz się do Anglii na piechotę, co?
No, będziemy po prostu musieć. A czemu nie? Mogę kajakiem. Okej, porozmawiamy z nią na chwilę. Nie podoba mi się tu. Nie lubię dzieciarów z innych krajów. Indrani, czy mogę jakoś poprawić ci humor? Podejdź bliżej. Już mi lepiej, cymbał. Zmieniła się. What the fuck? Co się wszystkim dzieciakom stało? Nie pora teraz na pływanie. Kurde, nagle ona też walnęła ją w łeb. Nagle wszystkim po prostu... Dobra, kończmy te głupoty i po prostu idźmy normalnie do tego. Będziemy na lotnisko i musimy po prostu polecieć do Anglii, więc teraz bierzemy sobie po prostu lot. Ale naprawdę coś się dzieje dziwnego przez te cholerne psy, coś musiały zrobić. Ale zobaczymy. Najdziemy sobie, wracamy, pojedziemy do Anglii. Proszę usiąść i zapiąć pasy. Samolot zaraz wystartuje. A, to jeszcze nie wylądnie ze startu? Dobra, no to my sobie siadamy i po prostu sobie lecimy do Anglii. Kowujemy na pas startowy. Wystartujemy, kiedy wszyscy pasażerowie zapną pasy. Wszystkie pasażerowie, chyba pasażer. No dobra, my sobie zapinamy pas. Przejdźmy się od razu. O, usłyszymy, że poleciał. Witam, Różowa Pantero. Dziękuję, że wybrałeś linię L główkę. Będziemy lecieć na wysokości 13 tysięcy metrów. Gdy zakończymy wznoszenie, będziesz mógł rozpiąć pasy i pokręcić się po kabinie. Okej. Tutaj możemy zdjąć po prostu pasy i po prostu zrobić kilka straf. Może więc tak, możemy uciec stąd, takim wziąć ten, żeby pospieszyć. Możemy... Ten, mamy taki fajny przycisk, co zawsze lubię nacisnąć. Zobaczmy, co przyjdzie. O, żarcie darmowe. Coś do jedzenia? Coś do picia? Pewnie. Co mam dzisiaj? Pigułkę. Lol. No i tak jak widzieliście, dostaliśmy darmowe żarcie. Okej, tutaj mamy telewizję. Za parę minut wylądujemy w Londynie. Dzień jest pochmurny i mglisty. Dziękujemy za wybranie Air główkę. Dobra, no to nie pokażę wam telewizji. Najwyżej w następnym locie. Okej, tutaj widzicie, wylądowaliśmy w Anglii. Tutaj mam jakichś facetów. Sir Badley to nasz najstarszy parlamentarzysta. Dziś odchodzi na zasłużoną emeryturę. Boję się, że przygotowuje strasznie długą mowę pożegnalną, oby nie przynudził na śmierć. Okej, okay, znaczy po prostu nas nie przepuszczą. Mamy tu jakąś piłkę. Ciekawe, co ona tam wlądowała. Mamy tu jakieś bachora. O, tutaj mamy ten. Nie widziałeś naszej piłki? Okej. Okay. No to będziemy musieli zdobyć piłkę, która po prostu jest tutaj u góry. Tutaj mam jakiś śmietnik, zobaczcie coś ciekawego. Jakaś paczka. No nie będzie potrzebna. Okej, okay, przetłumaczę wam to od razu. The Sun, Prince Cards Alien. Tradukując gazeta Słońce, Prince, to znaczy książę, jako angielski, bo wiecie, że w Anglii jest monarchia. Counts to chyba, że spotkał lub porozmawiał z... Alien to są z UFO, ale nie jestem pewny. No i porozmawiam z tym głupiem. Kupujesz czy się gapisz? Nie, chcę dostać darmową gazetę. Kupujesz czy się gapisz? Ale nie mamy tutaj na razie żadnej funkcji. Zobaczmy, czy przypadkiem coś my mamy, jakąś paczkę. Może trzeba mu dać? Kupujesz czy się gapisz? Nie. Coś trzeba będzie po prostu zrobić. No i porozmawiamy znowu z nimi. O, ty mam jakieś wyjście. Naszej piłki. Pomożesz nam? No jak znajdę, tutaj widzicie, mamy funkcję, tak jak powiedziałem, zapomniałem powiedzieć, widać się w Londynie. No i po prostu sobie idziemy na tamten bok. Tutaj widzicie, po prostu możemy tutaj w tej mapie po prostu chodzić sobie w tą i z powrotem i będzie nam i po prostu pokazane, gdzie my chodzimy. Tak jak z Londynu, do teraz do angielskiego pubu. Okej, okay. No, patrzcie, znowu te psy się ukryły. No i co się tak gapisz? Jestem typowym, szarym Angolem, który siedzi w typowym angielskim pubie. Jasne, blefuję. O takim jestem.
Ta, jasne. Razem z kumplem przychodzimy tu na browcia, stary. Chciałem powiedzieć, na browca. Ta, browca. Bardziej w Anglii się popija herbaty, to tym bardziej się ten. Tutaj mam jakieś ten, specjalizacje. Kiełby i ziemy? Kiełby, to bym pomyślał o kiełbasie, a ziemy to ziemniakach? I tu mamy telewizję. No, możemy sobie zmieniać kanał. O, oglądamy piłkę nożną. Ale dobra. Mówimy z tym gościem. Może na którymś kanale leci mecz? Co ma nie lecieć? Co to jest? A co jak nie futbol? Jest piłka, boisko i kopią. To futbol, synku. U nas tak to się nie nazywa. A niby jak? Piłka nożna. Lol. O, stary. Jak ładnie dostał. Mam jakiegoś tego dzieciaka. Witam. Strzelisz sobie browca? Jestem bohaterem z kreskówki. Nie piję. Okej, okay, no to nic. Podajmy z tym... Kufel ciemnego piwa dla konstabla. Okej, znaczy będziemy musieli teraz robić po prostu tutaj. Kto to jest konstabel? To jest policjant? A, trafiłem. To dla mnie? Świetnie. Dobrze, że jestem już po służbie. To policja zawsze pije. Piwo i jadło dla listonosza. Listonosz, to widać, że to jest ten? Codziennie jem to na obiad, ale czy ktoś nazwie to menu obiadem listonosza? W życiu! Lol. Co my robimy za transport? Stek z suróweczką i różowy gin dla mecenasa. Mecenas bym powiedział, że to jest on. Jesteś adwokatem? Przygotowujesz się do rozprawy? Jak idzie? Gdybym się przygotowywał, czego nie powiedziałem, to na pewno nie zdradziłbym, jak mi idzie. Lol. No i pewnie musieliśmy rozwiąść, chcieć dać te żarci do popicia. Okej, problem znowu z nią. Taki ruch, że nie masz pewnie chwili odpoczynku. Nie narzekam, nie narzekam. Okej, okay, no to nic nie mamy. Porozmawiamy jeszcze z tymi gościami. Może coś powiedz, coś ciekawego? Nie. Tylko popijają i wpieprzają. Policjant? Ej, zawsze wpieprza, wbije. Ten listonosz tylko żre. Tu mamy jakieś te, pani. No, po tym jak go rzuciła, naprawdę odmłodniała. No, może przesadzam. A on zszedł na psy. Co? Gumowe różowe ucho? Nieładnie tak podsłuchiwać. Kto podsłuchuje? Ja? Chciałem was poderwać. Poderwij się lepiej w górę. Właśnie. Jeśli nie masz żadnych nowinek, to zmywaj się. Okej, okay, no to nie mam. Poznałem jeszcze z nią. Co? Gumowe różowe ucho? No ja mam to samo do powiedzenia. Nieładnie tak podsłuchiwać. Kto podsłuchuje? Ja? Chciałem was poderwać. Jasne. Poderwij się lepiej w górę. Okej. Okay. Właśnie. Jeśli nie masz żadnych nowinek, to zmywaj się. No dobra, państwo, ja na razie zakończę ten odcinek. Jak widzicie, to trochę musieliśmy zrobić za kelnerów i za takich tych. No i po prostu dokończymy ten następnym odcinku. Jeżeli nam dobrze pójdzie, może skończymy Anglię, jako w tym. Ale już dziękuję państwu za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Łapki w górę, subskrybujcie na kanał mój, jak jeszcze znacie, jako przez Dark Wolf. Jeżeli nie, to właśnie się podobało, to łapki w dół. No i życzę wam dobrego wieczoru.